Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina, a moim i waszym gościem dzisiaj jest zastępca leśniczego Leśnictwa Strzyżawa w Nadleśnictwie Toruń, czyli podleśniczy, dobrze wam już znany Hubert Grabara. Cześć, witam was i witam ciebie, Paulino. Hubercie, powiedz mi, czy wybrałeś już choinkę na święta? Nie, no jeszcze chwilę. To zawsze na ostatni moment chyba, nie? Taka tradycja nasza polska, że przed świętami tego typu no, rzeczy. Mi się wydaje, że niektórzy już po wszystkich świętych w zasadzie zaczynają ozdabiać swoje domy. No pewnie tak, ale dla mnie taką, chociaż to też jest rzeczywiście taka tradycja moja mała rodzinna, wewnętrzna, z żoną zawsze się przeciągamy linę w jedną i w drugą stronę, bo żona z dziećmi chcą tą choinkę, tak jak mówisz, już tam pewnie na Mikołajki, a ja tradycyjnie, no najlepiej, żeby była w Wigilię ubrana, więc z racji tego, że to ja mam tą piłę i to ja przywożę tą choinkę z lasu, to tutaj powiedzmy, że mam większe pole manewru do decydowania, no ale czasami rzeczywiście się tam trochę ugnę i kilka dni wcześniej już choinka jest u nas w domu. No właśnie, Hubert powiedział o pile, więc będziemy rozmawiać o różnicach pomiędzy choinką żywą i sztuczną. Jaką choinkę wybrać, żeby była jak najpiękniejsza, jak najbardziej ekologiczna, jak najtańsza, czy najbardziej ekonomiczna i żeby nam towarzyszyła aż do Trzech Króli. No chociaż do Trzech Króli. Także zapraszamy do wysłuchania niezbyt długiego, ale pięknego odcinka podcastu Między Drzewami. Dzyń, dzyń, dzyń. Hubercie, żywa czy sztuczna? Pytanie no, retoryczne. Ja zdecydowanie jestem... Mnie pytasz żywa czy sztuczna? No ja absolutnie tylko i wyłącznie i w ogóle jakiejkolwiek innej opcji nie ma. Choinka musi być naturalna, musi to być świerk i no nie ma mowy, nikt mnie nie przekona do innej choinki. Skąd pozyskujesz choinkę żywą? W markecie kupujesz, sam wycinasz. Kradnę. Nie, żartuję. To się wytnie. Żartuję, oczywiście, nie namawiamy do kradzieży, bo to jest bardzo złe. Warto tutaj dodać, że naprawdę za parę złotych w lesie, w lasach, w każdym nadleśnictwie można kupić tą choinkę, więc na jedzenie się wstydu, bycie przyłapanym na kradzieży takiej choinki to totalny obciach, a choinka kosztuje 15 złotych. 20, 30. No właśnie, u leśników. Tak, dokładnie. Więc wracając do tematu, oczywiście, naturalna choinka, taką polecam w każdym nadleśnictwie, jest do zakupienia. Tak, od 20 kilku złotych do, do stówki można powiedzieć. No to no, wydatek za stówkę to już masz tam 6-metrową taką tak zwaną kościelną choinkę wielką, to już nie wiem, kto by taką... No zdarzają się, oczywiście zdarzają się klienci, no ale 100 złotych za wielkie drzewo, no to chyba... Nie jest aż tak duży wydatek względem tego, co wiemy, co przed marketami się dzieje, czy gdzieś tam na rynku. Oczywiście nie chcemy tutaj zabierać klientów, ale myślę, że najtaniej jest u producenta. To znaczy właśnie, z tymi żywymi choinkami, no to można się spotkać właśnie u leśników. Lasy Państwowe co roku tak szacują, że około 100 tysięcy choinek sprzedają. Choinek i tutaj mamy na myśli oczywiście drzewka bożonarodzeniowe, jodły, świerki, sosny. Zwykle jodły. Modrzewie, myślę, że najczęściej. Słucham? Modrzewie. Pytanie do słuchaczy. Czy modrzew będzie dobrą choinką? I dlaczego nie? więc tak, można kupić u leśników bezpośrednio. Zapraszamy. Albo można kupić w markecie, w supermarkecie. I czasami można spotkać choinki w doniczkach. Tak, no słuchaj, u nas też mamy w ofercie w sumie choinki w doniczkach. Koło mojego leśnictwa jest w ogóle tak zwana plantacja choinkowa. I jeśli ktoś chce i ma ochotę, no to czemu nie? Przychodzi i sobie wykopuje tą choinkę. Tylko no zawsze wtedy, jeśli ktoś się decyduje na taką choinkę, bo chce ją później spróbować wsadzić, czy nie wiem, jeżeli to jest choinka gdzieś tam przed dom i później też do zasadzenia, no to trzeba pamiętać, żeby ten korzeń był jak największy, nie? A w marketach różnie to bywa niestety. Tak. Na to trzeba zwracać uwagę. Tak. Jeżeli chcemy taki kompromis wybrać pomiędzy żywą a sztuczną choinką i kupić taką, którą po świętach będziemy mogli wsadzić do gleby, no to rzeczywiście musimy zwrócić uwagę na to, czy te korzenie są całe, czy nie jest to choinka przycięta i włożona po prostu w doniczkę. I też dbać o tą choinkę w czasie, kiedy jest z nami w grudniu, bo trzeba ją podlewać, odstawić od grzejnika jak najdalej. No bo to dla jej fizjologii to ten tydzień czy dwa tygodnie w domu to będzie tragedia, więc no choć to wszystko pięknie wygląda, to niekoniecznie musi być sukces, aczkolwiek
czemu nie? Warto próbować. Może Anusz się uda, że taka choinka się przyjmie, nie? Tak. I przed przyjęciem najlepiej ją gdzieś do stodoły wynieść, czy do oborki, czy do piwnicy. Garażu. Garażu, żeby było jej chłodno, żeby ją troszkę tak podhartować. I na wiosnę można śmiało wysadzić. I jeśli nam się przyjmie, no to super. W przyszłym roku będzie można na zewnątrz ją ubrać i też będzie spełniała swoją rolę. Ale wracając do tych żywych choinek, czy w doniczce, czy nie w doniczce. Kują. Kują. Bardzo kują. No to jest ich urok chyba. I tracą igły. Tak. Więc kilka razy trzeba zamiatać. A w czasie, kiedy się te pierogi tam lepi, kiedy się miesza w garach kapustę z grochem, no to nie zawsze jest ten czas i ochota, żeby utrzymywać czystość pod choinką. Mhm. Ale tu mam kontrargument. Masz psa i przez cały rok po psie sprzątasz, bo kłaki z niego lecą. Na pewno i piach, i to nie jest problem, a ten tydzień czy dwa, jak tam pod tą choinką parę tych igieł spadnie, to dla mnie to nie jest żaden problem. Te igły też pachną. Mało tego, czasami gdzieś w jakąś tam, nie wiem, między deskami w jakąś szczelinę się zaplącze taka igła, jak ją przy odkurzaniu na przykład w środku lipca wyciągnę, złamie się, ona zawsze pachnie żywicą, pachnie świerkiem i momentalnie są wspomnienia ze świąt, nie? A to chyba są takie, no jak dla mnie, najlepsze, jedne z najlepszych takich wspomnień. Mm-hmm. No ale ktoś mógłby powiedzieć, że choinka sztuczna jest bardziej ekologiczna, ponieważ kupujesz jedną taką choinkę i starcza ci na 10-15 lat. Tak, no można tak powiedzmy założyć, że spróbować zrozumieć to, ale nie widziałem w Polsce fabryki choinek sztucznych, być może jestem niezorientowany, ale na pewno ogromna większość pochodzi gdzieś z Azji. W Azji są robione na swój sposób, tam cała tablica Mendelejewa w ich składzie jest. To jest co, no plastik i metal przede wszystkim, różnego rodzaju metale. Później te choinki są ładowane gdzieś na azjatyckiego tira. Tym azjatyckim tirem jadą do portu. Później na wielki statek, który emituje ogromne ilości zanieczyszczeń, czyli ten ślad węglowy takiej choinki, oprócz tego, że ona sama w sobie jest nieekologiczna, niezdrowa, to plus ten bonus w postaci spalin, no to się robi tragedia, nie? A taka choinka, która rośnie u nas gdzieś w lesie nieopodal, tak, w naszym otoczeniu, no to nie dość, że rośnie, pachnie, tak, i przez tych kilka lat, które żyje sobie na plantacji, no to wpływa pozytywnie na naszą atmosferę. No i nie jedzie przez cały świat do nas, żeby przez tych kilka dni pocieszyć. Mało tego, no jak tutaj wytniemy tą choinkę, no to kolejnego roku sadzimy na to miejsce nową choinkę, żeby za kolejnych 5 lat znowu, gdy przyjdziecie do nas zakupić choinkę do nas, do leśników, no żebyśmy mieli wam to zaoferować. Przecież to nie jest tak, że wycinamy i zostawiamy ten teren. No ale właśnie, czy to nie jest tak, że jak zostawimy taką choinkę, dzisiaj jej nie wytniemy, to za 10, 15, 20 lat ona będzie pięknym, potężnym drzewem. No pewnie tak by było, ale tu warto naszym słuchaczom powiedzieć, że no nie wycinamy lasu, żeby mieć choinki i w tym momencie nie ma lasu, ale przez 2 tygodnie mamy w domu piękne drzewko. Tylko choinki, obojętnie czy świerkowe, sosnowe, jakikolwiek gatunek, no są hodowane przez nas na specjalnych takich terenach, które z różnych powodów nie mogą być przeznaczone na, w cudzysłowie, las, tak? Czyli pod liniami energetycznymi. Dokładnie, czy takie zalesiamy, bardzo często za leśniczówką gdzieś kiedyś było na przykład pole, bo leśniczy kiedyś miał tam, chował, nie wiem, 3 świnki i 1 krowę, więc musiał mieć kawałek pola. W międzyczasie to się życie nasze się dość mocno zmieniło, tych świnek już nikt nie hoduje. Pola były i w tym momencie te pola są obsadzone tymi świerkami, no i możemy w ten sposób mieć takie plantacje choinkowe, żeby no, zapewnić dla nas wszystkich te choinki, nie? No tak, bo las na takim gruncie nie urośnie, albo będzie rósł dłużej, słabiej. Natomiast taka plantacja choinkowa może też tę glebę nam troszeczkę przygotować na następne uprawy już dokładnie, lasu. Dokładnie. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie związane ze świętami Bożego Narodzenia? Ze świętami? O Jezu, no są same dobre wspomnienia, ale skoro jest odcinek o choinkach, to
Boże, jedno? Jedno? Jedno. Ograniczmy się do jednego. Ograniczmy się. No zawsze... jako mały dzieciak, taki brzdący, no to zawsze, zawsze mnie choinki fascynowały. Ona, to była cała historia, jak się jechało z tatą wybierać tą choinkę do lasu i to no, było strasznie magiczne. No i później ta choinka trafiała do pokoju i zawsze wyścigi z braćmi, kto pierwszy włączy choinkę. No, włączy choinkę, to znaczy włączyć choinkę. No światełka, wiadomo, na choince, żeby one się świeciły. I to były takie zawody, no ale w końcu nadchodził ten czas, że trzeba było tą choinkę, pozbyć się tej choinki, no bo już leciały igły, bo już jest przecież kwiecień. Nie, no żartuję z tym kwietniem oczywiście, no ale no już choinka się, no już czas był na nią. No i mi jako dziecku było strasznie zawsze ciężko z nią pożegnać, więc moja mama tak dość cwanie wymyśliła, że możemy tą choinką spróbować przywołać wiosnę. I wymyśliła taki sposób, że jak zbieraliśmy te igły, które obleciały z choinki, braliśmy je do wiaderka, szliśmy do lasu i wysypowaliśmy w jakimś tam miejscu, szukałem tego miejsca, mama mi pokazywała, czy to miejsce, czy tamto miejsce, to było później, jako już starszy człowiek, to wszystko rozkminiłem, o co tam chodziło, ale w miejscu, w którym wysypowaliśmy, bo przylaszczki wyskakiwały, czyli jedne z pierwszych kwiatów wiosennych. Mama mi po prostu proponowała miejsca, gdzie są przylaszczki i w ten sposób, no jak wysypywaliśmy te igły, naturalne igły do lasu, no to w ten sposób ja myślałem, że wiosnę przyciągam, nie wiem, sieję tą wiosnę i z racji tej była, te przylaszczki kiełkowały. No i się okazało, że za te 2-3 miesiące na spacerze szliśmy, rzeczywiście te przylaszczki się pokazały. Pamiętasz, widzisz, zasiałeś wiosnę i te przylaszczki dzięki tobie tutaj są, jest wiosna i widzisz nasza choinka tutaj. No, dzięki tobie, tak? No ale piękna tradycja. No taki, nie wiem, nigdy tego nie słyszałem, że ktokolwiek inny to zrobił. To moja mama wymyśliła i no fajnie, to powiem ci, że bardzo mocno w mojej pamięci zapadło. Pozdrawiamy mamę. Oczywiście. Sprytną. Jeśli chodzi o wynoszenie choinek, to mi się kojarzy taka no, przykład, który można by określić jako przykład kreatywny, wyraz mojego sprytu, a to jest wyraz lenistwa tak naprawdę. Kiedy mieliśmy choinkę żywą oczywiście w domu na pierwszym piętrze, no to po świętach trudno było się zebrać, żeby ją wynieść. No bo po pierwsze straciła dużo igieł, a pozostałe wylatywały, więc brudno, trzeba się ubrać, wynieść na zewnątrz i tak dalej, śnieg, zimno. Więc wpadłam z mamą na taki pomysł, żeby choinkę wystawić na balkon. Taką pozbawioną już bombek, pozbawioną światełek, ale ozdobioną kulkami tłuszczowymi dla ptaków i różnymi tam smakołykami dla ptaków. I rzeczywiście powiem ci, że tutaj moje lenistwo dało takie rezultaty, że miałam bardzo dużo ptaków na balkonie. No, przylatywały sikory. Super. Także też taki pro tip. No pewnie. I w sumie wtedy te ptaki zostały dokarmiane o tej porze, w której ewentualnie powinny być dokarmiane, czyli jak już no, to na takim, o Jezus, jak to się mówi, przedwiośniu, tak? W sumie. Tak, Więc już, gdy rzeczywiście mogą mieć jakieś tam problemy ze zdobyciem pokarmu. I mogą się tam ukryć też przed krogulcami w tych igłach. Powiedziałeś wcześniej, że zaświeciłeś choinkę, zapaliłeś choinkę, to mi się dowcip przypomniał. Mamo, choinka się pali. Synku, nie mówi się pali, tylko świeci. Mamo, firanki się świecą. Tak, stary, dobry dowcip. I tak mi się przypomniało, jak to kiedyś. Rzeczywiście na choinkę, zamiast, nie było elektryczności, czy nie było takich światełek, rzeczywiście świeczki się przymocowywało do gałęzi. No, gdyby to specjalista od BHP teraz usłyszał, bo zobaczył, to by tam chyba na zawał padł. Tym bardziej, że no, te świerki są dość palne. Więc zwłaszcza takie podsuszone, nie? Podsuszone, no... No, w ogóle ja o tym słyszałem i się zastanawiam, jak na tą taką wątłą gałązkę można było jeszcze świeczkę w pionie, tak, przyczepić. Świeczka raczej no, trochę waży, chyba że takie no, małe musiały być te świeczki, ale one 3 minuty się paliły, no takie jak, nie wiem, jak na torcie stawiane. No, to chyba tylko tak mogło wyglądać, nie? No ciekawa jestem, jeśli ktoś zna takie historie, to niech nam opowie. Jak to wyglądało? No może jacyś starsi, którzy tego doświadczyli, albo w ten sposób tak oldschoolowo choinkę zdobią, może powiedzą nam, jak to się ozdabia choinkę taką świeczką, bo to nieraz się na to zastanawiałem, ale w sumie nigdy nie doszedłem do takiej wiedzy tajemnej.
No dobrze, to jeszcze wróćmy do tych lasów państwowych, które te choinki oferują. Możecie takie drzewka zakupić w nadleśnictwach, od leśnika, w okresie zwykle tuż przed Wigilią lub w czasie Wigilii. 10 dni, 2 tygodnie przed Wigilią startujemy ze sprzedażą. Z reguły na stronach internetowych, czy na naszych profilach facebookowych oczywiście o tym mówimy. Zapraszamy serdecznie i no, nie wiem, czy jeszcze opowiem, że jeśli przychodzicie do nas, taką fantastyczną sprawą jest przynajmniej w leśniczówkach, bo w nadleśnicach często są placy, po prostu są już wycięte chwilę wcześniej choinki, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, czyli są bardzo świeże. To absolutnie u nas się nie natniecie na jakąś choinkę wycinaną w listopadzie gdzieś w Danii, idealnie trójkątną, gdzieś z jakiejś plantacji, która przyjeżdża i miesiąc czy 2 miesiące gdzieś tam czeka na sprzedaż. Ona jest absolutnie świeżo wycięta. Ale w bardzo wielu leśnictwach, właśnie jak są, tak jak wspomniałem, takie plantacje, tak jak u mnie w leśnictwie też tak jest, jest taka plantacja i normalnie sobie ludzie przychodzą i wybierają z żywych rosnących i wycinają sobie tą, którą chcą, tą, którą stwierdzą, że jest idealna. Raz to jest drapak, na którego patrzeć nie mogę, innym razem ktoś ma gust bardzo podobny do mnie i wybiera tą choinkę, którą sobie upatrzyłem i ona miała być niewycięta, bo tu pan podleśniczy miał sobie ją wyciąć za 2 dni. No cóż, okazuje się, że jest ich tyle, że wystarczy dla każdego. I przede wszystkim, jeśli mogę, to zapraszam rodziców z dziećmi. Nie, no właśnie, to jest świetna sprawa, no, nie? Ja ze swoimi dziećmi co roku chodzę i uwielbiamy razem wybierać tą choinkę, pakować ją i tak dalej, ale też jako ten sprzedawca obserwuję właśnie, jak ludzie z dziećmi wchodzą i no idą, wybierają, oglądają z tej, z tamtej strony i razem z dziećmi wycinają tą choinkę, później ją pakują. No to jest taka wyprawa, więc no... Taki rytuał pozyskiwania. Rytuał, dokładnie. No, i w niektórych leśniczówkach można się natknąć na ognisko akurat, więc można postać, ogrzać się. No, też jest taka możliwość, no. No, zapraszamy. No, to jest klimat, to jest to miejsce. No, zobaczymy, jak to w tym roku będzie wyglądało z tym ogniskiem, pewnie z racji panującej pandemii może być różnie, ale sam wybór choinki, no, jest fajnym punktem programu w tych świątecznych przygotowaniach, według mnie przynajmniej, jednym z najważniejszych. No właśnie, święta w tym roku będą zupełnie inne. Może bardziej smutne, może bardziej inne. Samotne, no nie, inne. No nie mogą być te święta smutne. No to są chyba najweselsze, najwspanialsze święta, więc zróbmy wszystko, żeby były no inne. No inne będą. No nie da się ukryć, ale... No myślę, że ta choinka... To się pojawi w polskich domach. I jedyne, co możemy podpowiedzieć jeszcze, to sprawdzajcie bardzo mocno legalność pochodzenia choinek. Jeśli kupujecie u leśnika, to nie ma problemu, dostaniecie asygnatę, rachunek, paragon. Natomiast kupując u prywatnych przedsiębiorców, no to nie zawsze wiemy, skąd rzeczywiście te choinki przybyły. Powiedziałeś o Danii. I rzeczywiście bardzo dużo prywatnych przedsiębiorców, na przykład w pasie nadmorskim, ma plantacje choinkowe, olbrzymie, wielohektarowe, bo tam akurat te choinki dobrze rosną na piachu, a z drugiej strony to są tereny popegeerowskie, więc można tam śmiało sobie to wszystko obsadzić, czym się chce. No ale czasami są kradzieże. No, zdarza się. Zdarza się, chociaż coraz rzadziej. No, na pewno coraz rzadziej, no bo tak jak już na początku wspomniałem, no za tych parę złotych się takiego wstydu nabawić, bo no jednak straż leśna gdzieś tam czuwa mniej no patrzy na te choinki, a szczególnie na te samochody, które wyjeżdżają z choinkami z lasu, no to zaraz się tam lampka zapala i naprawdę za tych no naście złotych ja bym nie chciał. Obciach. Strasznie obciach. Akcja Choinka to jest druga akcja, która pod koniec roku jest organizowana przez Straż Leśną. Druga taka akcja to jest akcja Stroisz, która ma miejsce zwykle w okolicy 1 listopada. Stroisz to są gałązki. Tak, które też możemy, bo nie każdy ma miejsce na przykład w domu na postawienie choinki, nie? Więc ten stroisz też może, oprócz tego, że oczywiście, tak jak mówisz, wszedłem ci w temat, w słowo, przepraszam, przed wszystkimi świętymi, ale czasami też zdarza się, że ktoś przychodzi po kilka gałązek, bo gdzieś tam na ścianie chce powiesić, bo nie ma miejsca na choinkę. Dobrze, przepraszam. Tak. Nie, chciałam tylko powiedzieć taką ciekawostkę, że w ubiegłym roku 7 tysięcy patroli było zaangażowanych w akcję choinka, około tysiąca strażników leśnych, 2000 policjantów. I przeprowadzili 4107 interwencji, w ramach których
skontrolowano 486 pojazdów i 5000 osób. Efekt tego 34 nielegalne przypadki pozyskiwania stroiszu. Fuj. 24 przypadki nielegalnego pozyskiwania choinek. Do tego 134 przypadki kradzieży drewna. I jeszcze na dodatek w katowickim nadleśnictwie Prudnik znaleziono poletko z krzakami konopi. No właśnie. Czyli przy okazji. Przy okazji, tak. Drwa rąbią i wióry lecą i inne rzeczy też się wydają przy tej, w takim momencie. No jeszcze raz apelujemy i zapraszamy do nas, do sprzedaży. Słuchajcie, przychodzić się, u mnie też, we wszelkich to chyba w tej chwili już leśnicach, w każdym leśnicy, gdzie jest sprzedaż, nie trzeba mieć pieniędzy, gotówki. Wystarczy karta, telefon, zegarek. Kartą płacimy i za tych naprawdę parę złotych tego wstydu się nie najeść, to chyba, warto, tak mi się wydaje. Chyba, że to, nie wiem, jakaś dziwna tradycja, że zawsze ze szwagrem kradliśmy przed świętami choinkę, to trzeba kraść. Nie rozumiem, ale tak nie, sobie nie. Ewentualnie to mogę wytłumaczyć, no bo... Choinka od leśnika to jest coś od leśnika, czyli coś, co nie było nawożone, nie było docinane, przycinane, kombinowane. To jest choinka, która wyrosła w naturze, dużo od siebie dała w czasie swojego wzrostu i bardzo dobrze będzie ją po świętach zutylizować bez uwalniania szkodliwych substancji do atmosfery. Można ją wyrzucić na kompost na przykład, albo przesadzić, jeśli się kupi z korzeniami w doniczce. Więc naprawdę polecamy raczej te choinki żywe. No zdecydowanie. No jeżeli, nie wiem, w sklepach zabrania, wycofuje się reklamówki, bo są nieekologiczne, są już w tej chwili, nie wiem, niemodne i tak dalej, to czemu cały czas kupujemy te plastikowe choinki, które tak naprawdę składem niewiele się różnią od takiej reklamówki. Wydaje mi się, że ta nasza naturalna choinka jest dużo lepsza, nie? No ale wydawałoby się, że przecież to jest dużo wygodniejsze wyciągnąć z pawlacza czy z piwnicy sztuczną choinkę, którą się kupiło 8 lat temu. Już ozdobioną, bo się złożyło razem z bombkami. Tak, najbardziej nie lubię rozbierać choinki. A, przykry moment. Tak, ubierać jeszcze tak, ale rozbierać niekoniecznie. I cóż, no i rachu ciachu i choinka stoi, ale czy o to chodzi w tych świętach? Nie wiem, te święta polegają na przygotowywaniu tylu rzeczy, nie wiem, jedzenia, tak, prezentów, planu dnia, przygotowaniu swojej duchowości, to czemu by tej choinki nie przygotować, czemu akurat kosztem choinki iść na jakieś skróty? No właśnie. Dobrze, to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak naszych słuchaczy zachęcić do dzielenia się zdjęciami swoich choinek. O. I swoich przemyśleń. Pokażcie, jak ozdobiliście. Może akurat wasze ozdoby też są bardzo ekologiczne, nie bombki. Chociaż u mnie w domu chyba są jeszcze bombki sprzed 30 lat. Też mam pochowane. Mam takie bombki, które jeszcze od babci dostałem jako takie małe, nie wiem, tam 2-3 lata, grzybki i tak dalej. Nie ma pięknie, już teraz takie nie robią ozdób. Tak, to prawda. A masz kota w domu? Mam. Lubi choinkę? Nie zwraca chyba uwagi. Bardziej dzieci się tam kręcą, chociaż już teraz też trochę podrosły, więc to już też nie jest taki, że się trzeba było choinkę gdzieś tam wysoko postawić, żeby tam się krzywda jakaś nie przytrafiła. Oj, u mnie dwie choinki w czasie mojego życia poległy przez koty właśnie. Nie. Aż takie afery. Raz pamiętam jako dziecko rzeczywiście usiadłem z moimi braćmi. Siedzieliśmy i patrzyliśmy się na choinkę, bo tak nam się podobała. Mieliśmy, nie wiem, tam 3-4 lata. 5 powiedzmy. Ile siedzieliśmy grzecznie na kanapie, patrzyliśmy na choinkę i choinka się wywróciła na nas. Myślisz, że któryś z rodziców uwierzył nam, że my nie mieliśmy z tym absolutnie nic wspólnego? I nadal uważasz, że nie mieliście. Nie, absolutnie nie mieliśmy. Nie, rodzice cały czas nie wierzą. Jestem w zespole z rodzicami. No. Nie do końca wam ufam, że siedzieliście i tylko patrzyliście. Nie, naprawdę, nie wiem, grawitacja jakoś tam, nie wiem, ziemia się go przechyla w tym momencie. Tak, nie, tak długo siedzieliście. Dobrze, to dziękuję ci bardzo, Hubercie. Proszę bardzo. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy kupią tę naturalną choinkę, która często jest krzywa, nie jest idealna w kształcie. Jednak nie sztuką jest kupić idealną choinkę, a prawdziwą sztuką jest tak ubrać, żeby wyglądała idealnie. Tak ozdobić, żeby to była taka prawdziwie magiczna choinka. I wtedy znowu tak, to jest nasza własna praca, tak jak się tam, nie wiem, przez siebie pieczone pierniki, chociaż może nie smakują idealnie, ale wiesz, że to jest twoja praca, to one są te jedyne.
tak samo też odbieram tą choinkę, że jeżeli sami ją gdzieś tam wybierzemy, sami ją ozdobimy, no to ona dużo bardziej do nas przemawia, niż gdzieś tam ta choinka idealnie ubrana w sklepie, koło której przechodzimy, totalnie beznamiętnie, przynajmniej ja. I nie pachnie. Nie pachnie, o tym chyba nie wspomnieliśmy, nie? Że to chyba totalnie największy atut tej naturalnej choinki, ten zapach, jak się ją wstawi. To jest atmosfera świąt. No. Także wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Bądźcie razem i odzywajcie się do nas na grupie Między Drzewami Podcast. I zapraszamy po choinki do nas, do leśników. Oczywiście ode mnie też, od nas wszystkich wesołych świąt zapraszamy na grupę. Do zobaczenia.